Szanowni, chciałem przypomnieć rozwiązanie zadania, którym żeśmy zajmowali się dzisiaj. Mamy taką figurę. Te odpowiednie zaznaczone boki tymi dwoma czerwonymi kreskami i dwoma zielonymi kreskami są równoległe i trzeba obliczyć obwód tej figury. No i jak do tego podejść? Marysia od razu wiedziała. No, jeśli zaznaczyć na czerwono te pionowe boki, no to widać, że suma długości tych czerwonych boków jest równa długości tego boku, czyli 12. Prawda? Więc suma długości czerwonych odcinków to jest 2 razy 12, czyli 24. No, podobnie suma długości zielonych odcinków, to te dwa odcinki, długość tych dwóch odcinków dodaje się do długości tego odcinka. To jest 2 razy 10, czyli 20. No a w związku z tym obwód tej figury, który jest sumą długości wszystkich odcinków, tych trzech pionowych i dwóch poziomych, i trzech poziomych, to jest 20 plus 24, 44. No i można sobie wyobrazić jeszcze inną wersję tego zadania, troszeczkę bardziej skomplikowaną. Mamy taką figurę, no i tu także odpowiednie odcinki pionowe i poziome są do siebie równoległe. Już. No i teraz co z tym można zrobić? Znowu można sobie wyobrazić w ten sposób, że no, suma długości zielonych odcinków to jest 2 razy 9, bo suma długości tych odcinków dodaje się do długości tego odcinka, tak? Więc to jest 2 razy 9, czyli 18. Suma długości czerwonych odcinków dodaje się tych dwóch, tak narysowanych, dodaje się do 11, czyli suma długości czerwonych odcinków to będzie 22, tak? 2 razy 11. No i w końcu suma długości żółtych odcinków to jest 2 i 2, czyli 2 razy 2, czyli 4. No to znaczy, że cała ta figura, obwód całej tej figury, to jest 9, to jest 18 plus 4, czyli 22, plus 22, czyli 44. No i tak to zadanie wygląda niby skomplikowanie, ale jeśli już rozumiemy sposób rozwiązania tego poprzedniego zadania, to jest proste. Dziękuję bardzo.